Niedawno rozpoczęły się wakacje, to dzisiaj sobota, pierwsza sobota wakacji, dlatego Miejska Biblioteka Publiczna, Biuro Wystaw Artystycznych, Miejskie Centrum Kultury zaprosiło dzieci z Ostrowca i nie tylko z Ostrowca do wspólnej zabawy w Parku Miejskim. Moc atrakcji, przede wszystkim Teatr Kubika, który tutaj przyjechał do nas aż z zachodniopomorskiego. Moc, tak jak mówię, atrakcji, przedstawienie dla dzieci, dmuchańce, malowanie buzi, balony, przedstawienie pod tytułem Przygody Pirata. Wata, popcorn, wszystko absolutnie za darmo. Bawimy się od 14 do 19. Ścianka wspinaczkowa, zabawa z DJ-em. Jest to jedna z propozycji na lato trzech instytucji, tak jak mówiłam wcześniej. Wcześniej Miejska Biblioteka Publiczna, BWA i MCEK wspólnie organizowały w mieście Dzień Dziecka. To jest taka wspólna inicjatywa, nie pierwsza, jak mówię, i mam nadzieję, że nie ostatnia w mieście. Dzisiaj się udało, więc myślę, że będziemy te tradycje kontynuować w najbliższym czasie i w przyszłych latach.